Hej wszystkim, z tej strony Atakama, na waszych ekranach kolejny vloguj ze stajni. Słuchajcie, ostatnio do nagrywania vlogów mam jakąś taką dobrą passę. Nie wiem, jak mogę to inaczej nazwać, bo naprawdę mam mega chęć, żeby nagrywać. Dziś jest godzina, kurczę, mam akurat auto wyłączone, bo stoimy i tankowaliśmy. Jest ze mną w ogóle mój brat dzisiaj, nie jedzie ze mną Antek, tak, moja bluza jest brudna, bo byliśmy wybiegać psa. Coś około 8 jest, także... W ogóle wiecie, że przestałam się już krępować i rozmawiać do telefonu? Naprawdę, ludzie już mnie mijają, patrzą się na mnie w taki sposób... Ale jest okej, okay, jakby spoko. I jest ze mną brat dzisiaj, Antek siedzi w pracy. Jedziemy do stajni zobaczyć, co tam u Saliwanka. No i ogólnie pospędzać trochę czasu z konikami, bo nie wiem, kiedy brat będzie jechał. Niedawno zdał prawko, więc dzisiaj jest moim szoferem. Poszedł zapłacić za tankowanie i jakiś piciu nam kupić na drogę. Pewnie pojedziemy też coś zjeść, bo jeszcze nic nie jedliśmy, bo jest naprawdę bardzo wcześnie. No i tak, ja od samego rana, słuchajcie, od 5:30 siedziałam, montowałam tego vloga z Saliwanem poprzedniego. Wy już właśnie dziś, kiedy ja jadę do stajni, wy już go macie na kanale od 7:00. W ogóle to moje poranne dodawanie vlogów to też jest hit. Bardzo dużo ludzi mówi, że spoko się to ogląda do herbatki i w ogóle, także... O, co kupiłeś? Co dostałeś? Wygrałeś coś? Zdrabkę. O! Daj. Jakąś kartę, nie wiem. Kartę, żebyś się zapisał i zbierał punkty. Ja mam teraz zdrapywać? A tam wygraliśmy coś na kawę wcześniej. To zaraz zdrapię. Następny dzień. Saliwan porusza się tak. Jeszcze kuleje, ale... No od wczoraj, w sensie z dnia na dzień też na pewno nie będzie tak natychmiastowej poprawy. Nie wiem. Będziemy mu zaraz robić kolejnego kapcia, ale wezmę go też na trawę. To jest Johnny. Johnny, przywitaj się nam w ogóle. Jeszcze ciebie nie było u mnie. Tak, będziemy ściągać kapcia. Johnny będzie, bo ja to się tak średnio beznana jestem w takich rzeczach, bo nie miałam takiego przypadku jeszcze. Więc no dobra, to działamy. Pokażemy wam, jak to będzie wyglądało już po ściągnięciu. Dobra, ściągamy. Mamy watę, kurwa mało, a jest tylko narobska. Jezu, on to tak zasyfił, że nie wiem, czy... Kurczę, nie pachnie mi to ropą na no razie. No właśnie, mi też nie. W sensie, ja mam też katar, taki fest. Nie, ale... ja czuję, nie pachnie ropą. Nie wali ropą. To czyli nie mamy ropy. Chyba nie będzie ropy. To bez sensu robić mu te opatrunki jest w takim kurczę, razie. Kurczę, nie wiem, może by jeszcze by wylazło, bo jeśli tej ropy jest mało, i ona jest gdzieś, załóżmy, przy koronce, nie? No tak, ale... Znaczy, no teraz bólowo nic nie wykazuje, właśnie, nie? Chodzi o to, że już by czuł. No ale tutaj, jak się go dotyka, to też nic bólowo. Ale... Wiesz co, przy... Ale on ma cieplejszą tą nogę. Wiesz, może mieć cieplejszą, bo miał tu watę założoną, nie? Mhm. No bo tu wyżej, to tu nic. Gdzie nie miał waty, to nie ma cieplejszą. Nie. On ma cieplejszą, trzeba potem sprawdzić. Ale zobacz, wyżej. Tutaj nic. Nic. Ale wiesz co, ale to też może tak być, że... But zdjęty, jak widzieliście. Jeszcze raz dziękuję Johnny za pomoc, bo bez niej bym tego pewnie sama nie ogarnęła. No i co? Idziemy z Saliwankiem na tą trawę. Tu jest też tak nierówno, więc no. Puściliśmy go na chwilkę, żeby zobaczyć. No jest delikatnie, ale na pewno mniej. Nie wiem, co o tym myśleć. Myślę, że po weekendzie tak czy siak wezwę weterynarza, bo no nie chcę, żeby tutaj się coś działo. Jest widoczna poprawa, ale no... A, czy ty się będziesz tarzał? Nie, myślałam. Jejku. Tak! Sali, serio? No to faktycznie cię boli. Ja... Dzisiaj mamy za zadanie wziąć Dantego i Santę, żeby też właśnie je wyczyścić. Jak widzicie, stoją sobie razem. Cześć Dubko! Cześć Dubko! Dzień dobry, brudasku! Jeden i drugi. Jeden i drugi, brudasku. Dzień dobry. O, jeny!
Santa, czy ty jesteś... Jo, ona jest brudna. Ja nie wierzę w to po prostu. Dante, zostaw moją rękę, naprawdę. Tak. Czy ciebie zęby swędzą, że ty tak wszystko... Wszystko tak, zęby swędzą? Nie wierzę w to po prostu. Wiosna. Jo. Dobra, misiaczki, konie są tak odgruzowane, że już bardziej niż są teraz, już nie mogą być. Zobaczcie, Dante od razu poszedł się przywitać z Sullivanem. Sullivan w ogóle podbiegł do niego busem. A tu Santino, hej! Też jest ładnie wyczyszczona. Naprawdę jest ładnie wyczyszczona. Tak jak dałam radę, bo tego się już nie dało, ale no. Danio! Saluś! Dante jak zwykle. Tak? Konie już na padoku. Był problem, bo Santa w sumie bardzo kombinuje, jak uciec. Nie chciała iść. Nie chciałam iść na padok. Nie chciałam, tam było fajnie. Drapanko było. Tak? Wszystko było, a tu nie ma nic. Jednak idę. No dobra, to poszły sobie. Jeszcze idziemy po Sullivana. I wracamy do domku. W ogóle dzisiaj wszystko, co było, to było spontaniczne. Bardziej skupiliśmy się na tym, żeby te konie po prostu były czyste. Kury! Dzień dobry, kury. Dzień dobry, kury. O! Chodź, Sali. Zostaw Anielkę. Chodź. Żelozo z Sullivanem. Boże, jaki on ma okropny zad. Straszne to jest. On musi popracować, słuchajcie, na ląży, bo to jest dramatyczne. No i jak się czujesz? Nie, ja mam wrażenie, że teraz gorzej.
Okej. Cześć. Dobra. Nie wiem, czy dam radę jedną ręką zapiąć. Może dam. Zaraz ci dam smaczkę, czekaj. No brawo. Brudas. No dobra, więc sytuacja wygląda następująco. Musimy wzywać weta, tak czy siak, na poniedziałek. Będzie lipa, no bo rozchodził trochę i boli go, mocno kuleje, więc nie wiem. Jeszcze tak założymy tego buta. Znaczy Johnny pewnie, bo ja już jadę, ale raczej to nie ropa w kopycie. Trzymajcie kciuki, żeby to nie było nic poważnego.